niezwykle ważny temat, ponieważ ludzi, jak się okazuje, którzy czekają na różnego rodzaju organy, narządy, jest coraz więcej i my możemy im pomóc. Skąd udział szkoły? Otóż na stronie kuratoryjnej ukazał się komunikat odnośnie konkursu dotyczącego transplantacji. Nasza szkoła akurat wybrała happening, taką szerszą akcję. Czy byłby w stanie, gdyby zaszła taka konieczność, oddać komuś innemu swój narząd? Nauka Kościoła Katolickiego jest pozytywnie nastawiona do transplantacji, zwłaszcza tej, która dotyczy ratowania życia ludzkiego. Życia człowieka, który po różnych przejściach już niestety tego życia nie może w sposób biologiczny uratować. Słuchajcie, są różnego rodzaju akcje. Katełko do nieba. Wiemy, że są duże obawy wśród Polaków przed transplantacją, przed zgodą na przekazanie organów, a ponieważ oczywiście jest to idea, która może uratować życie bardzo wielu ludziom, więc postanowiliśmy wesprzeć to spotkanie, które jest promocją idei transplantacji. Jaka jest indywidualna decyzja pana posła a propos własnych organów? No ja właśnie dzisiaj otrzymałem oświadczenie woli i będę się musiał nad nim zastanowić, bo to jednak wymaga namysłu. Oświadczenie woli podpisałem już 3 lata temu. Iwonic Zrój to jest miejsce, w którym ludzie odzyskują zdrowie, w którym przechodzą rehabilitację, a więc idea transplantologii jak najbardziej wpisuje się właśnie w odzyskiwanie zdrowia, a więc robimy wszystko, żeby była jak najszerzej znana. Dziękuję. Raz, dwa, trzy. Przekładając poszkodowanego na dysku. Korzystając z okazji, chciałam podziękować wszystkim, którzy mają otwarte serce i wsparli tą akcję dla popularyzacji świadomego dawstwa narządu. Dziękuję bardzo. Dziewczyny z gastronomika prowadzą. Wszyscy nasi goście.